Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mr. Marius, a to jest kolejny odcinek z gry Power Wash Simulator. Kontynuujemy już chyba ostatnią, wydaje mi się, misję. To, że jest chyba nasza ostatnia praca, jaką mamy do wykonania, jest przeogromna. Słuchajcie, naprawdę te misje, jeżeli byście chcieli robić jakąś zwykłą myjką, to zejdzie wam naprawdę mega, mega długo. Mnóstwo pracy będziecie musieli na to poświęcić. Dlatego osobiście polecam jak najszybciej, to już niejednokrotnie zresztą mówiłem, jak najszybciej dojść do jak najlepszej myjki. To się zawsze opłaca, wtedy w miarę szybko sobie przez tę grę przejdziecie. Szybko i przyjemnie przede wszystkim, bo gra jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Tymczasem pracujemy bardzo mocno. Czubek już mamy wyczyszczony i jak sami widzieliście, ten czubek to jest naprawdę niewiele, jeśli chodzi o te budowle, bo raptem 4%. A pracy było przy tym dość sporo, bo było coś koło chyba 15-20 minut w poprzednim odcinku, żeby te 4% zrobić. Myślę, że w tym odcinku, jeśli dobijemy do 50%, to byłoby super. Ale szczerze, to chyba wątpię, że do tylu się uda dobić. Ja oczywiście wróciłem do gry po kilku miesiącach przerwy od niej. I naprawdę po raz kolejny zaskakuje mnie ta gra tym, jak ona jest naprawdę grywalna. Że nie trzeba nie wiadomo czego w grze, nie trzeba jakichś super mega efektów graficznych, nie trzeba super mega fabuły, żeby gra była grywalna, żeby dawała mega, mega przyjemność, mega satysfakcję z gry. Tutaj, jeżeli mam być szczery, jak pierwszy raz usłyszałem coś o symulatorze myjki ciśnieniowej, stwierdziłem, że nie, no to jest żart. To jest kolejny jakiś tam śmieszny symulator, który jest niedorobiony, że tak to brzydko powiem. Będzie dużo kosztował, a niewiele dawał. Znudzi się po kilku minutach gry. I słuchajcie, jakże się mocno zdziwiłem. Bo myliłem się. Daje przyjemność mi ta gra już po roku lub więcej grania w nią. Przechodzę ją drugi raz i myślę, że z chęcią przejdę ją jeszcze raz. No tylko, że tak jak już to powiedziałem w poprzednim chyba odcinku, najgorzej, że nie będę już miał takiej motywacji do przejścia tej gry, bo grałem w nią i na streamach na Twitchu i zrobiłem z niej całą serię na YouTubie, więc będzie ciężko, żeby się jeszcze raz na tę grę jakoś tak mocno nakręcić. A szkoda. No mam nadzieję, że jakaś tam dwójeczka, jakaś kontynuacja się pojawi lub może jakieś DLC z jakąś taką w miarę dużą ilością map. No i co jakiś czas jest zawartość tej gry aktualizowana. Co jakiś czas pojawiają się nowe rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze jakiś pakiet nowych map, pakiet nowej zawartości się pojawi. Fajnie by było. Naprawdę, jeżeli chodzi o tę grę, nie mam nic przeciwko temu, żeby się w tej grze pojawił jakiś pakiet płatnej zawartości z dodatkowymi mapami i tak dalej. No już nawet nie muszą być w żaden sposób tam jakoś fabularnie związane, bo oczywiście ta gra ma jakąś tam swoją fabułę. Ja oczywiście tej fabuły
Nie czytałem w żaden sposób, nie interesowałem się tą fabułą. Ta fabuła się objawia tym, że dostajemy te wiadomości tam ze zleceniem i tak dalej. Ja się tym zupełnie nie interesowałem. Nie wkręcałem się w tę fabułę, bo dla mnie jakakolwiek fabuła w tej grze nie ma żadnego sensu. Mamy po prostu do wykonania robotę i ją robimy. I tutaj nie ma żadnej filozofii, tak? Dlatego gdyby się pojawił jakiś pakiet płatnej zawartości, który nie byłby w żaden sposób związany z dotychczasową fabułą, z tym, co się do tej pory działo, po prostu byłby to nawet pakiet jakichś tam losowych map plus nowa make'a i tak dalej, jakieś tam nowe dodatki, to naprawdę z chęcią bym to kupił, z chęcią dałbym deweloperom zarobić, bo wymyślili coś fajnego. Coś, co można by było i co ja sam na pierwszy rzut oka uznałem za kompletny debilizm, ale jednak coś, co daje satysfakcję, co naprawdę robi robotę. Normalnie teraz tak sobie myślę, jak wychwalam tę grę, normalnie jakby mi ktoś zapłacił za to. Ale nie, no o dziwo nawet nikt mi za to nie zapłacił. Jestem zbyt małym twórcą, w cudzysłowie twórcą. Chociaż no, z drugiej strony twórcą w dzisiejszych czasach może być każdy lub nikt, więc powiedzmy, że twórcą, żeby mi ktokolwiek płacił za recenzję gier. Więc mówię jak jest, a jest moim zdaniem bardzo dobrze. Jeżeli wahacie się przed zakupem tej gry, zastanawiacie się, czy da wam trochę frajdy i tak dalej, myślę, że tak. Myślę, że możecie spokojnie taką grę sobie nabyć. Oczywiście zasada działania tutaj jest bardzo prosta. Tutaj nie ma jakiejś tam fizyki błota, nic tutaj nie spływa i tak dalej, i tak dalej. No, nie dzieje się tutaj nic, co mogłoby się dziać w rzeczywistości. Raczej to działa mniej więcej tak, jakbyście sobie wzięli, nie wiem, Gimpa albo Photoshopa. I no, jeżeli ktoś gdzieś tam mniej więcej pracował na warstwach, coś tam wie, no to tak jakbyście sobie wzięli i wymazywali jedną warstwę w Gimpie albo właśnie w Photoshopie na jakimś obrazku, który ma wiele warstw. Na tym to mniej więcej właśnie polega wszystko, więc no, proste to jest bardzo, ale jednocześnie moim zdaniem bardzo satysfakcjonujące. Bardzo, bardzo fajnie to zostało wymyślone. Całe piękno tej gry tak naprawdę właśnie tkwi w prostocie. Swoją drogą, już po raz kolejny gdzieś tam o tym mówię, piszcie w komentarzach propozycje gier, w które chcielibyście, żebym zagrał po zakończeniu właśnie serii z Powerwashem. Na pewno jeszcze będziemy kontynuować te gry, które gdzieś tam zostały rozpoczęte. No może oprócz tam wersji demo i tak dalej, które gdzieś tam już się, że tak powiem, skończyły, no bo to wiadomo jak jest. Też chyba już nie będziemy kontynuować serii z Colina McRae-Reilly. Coś mi się tak dziwnie wydaje. Zobaczymy, może Tunkar się uda. Nie wiem, a z tego co kojarzę, to mi się spora część tych gier gdzieś tam przy sprzątaniu, znaczy no, gdzieś tam się sama się usunęła. No nie sama się usunęła. Powywalałem je gdzieś tam przy sprzątaniu, bo zapomniałem, że nie są pokończone.
No a jak wiadomo, no to są gry, których nie ma na Steamie, więc więc wszelkie postępy no sobie poleciały w większości przypadków. No Pedracera mamy skończonego całego. Colin McRae nie był skończony. No ale w każdym razie może macie jakieś tam propozycje odnośnie innych gier, które można by było na kanale ograć, to jak najbardziej czekam na takie propozycje. Być może jakiś Harry Potter nowszy. Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy za dzieciaka grałem, wydaje mi się, chyba tylko w Kamień Filozoficzny. Chociaż gdzieś mi tam po głowie chodzi, że nie tylko, że była też jakaś inna wersja Harry'ego Pottera, w którą grałem, ale nie podobała mi się. Jakoś ciągle, mimo upływu lat, w głowie mi siedzi właśnie ten Kamień Filozoficzny, który ogrywałem, jeszcze nie czytając żadnych książek i nie widząc filmów, słuchajcie. To jest w ogóle taka historia, że pierwszy raz ogrywałem Harry'ego Pottera, nie widząc filmów, nie czytając książek. Po prostu pierwsze, z czym miałem do czynienia, to gra. Oj, tutaj to jest mocno usyfione. Pierwsze, z czym miałem do czynienia, jeżeli chodzi o całe uniwersum Harry'ego Pottera, to gra. I dlatego pewnie do tej gry podchodzę tak bardzo, bardzo sentymentalnie. No ale. To było moje pierwsze jakiekolwiek tam spotkanie właśnie z uniwersum Harry'ego Pottera. Więc do tej gry zawsze podchodzę tak najbardziej emocjonalnie, właśnie z tego powodu. Zresztą tak samo jest na przykład chociażby z serią Medal of Honor. Na moim pierwszym komputerze jedną z niewielu gier, które miałem, to właściwie gry, które miałem, to był właśnie Medal of Honor Allied Assault, Colin McRae Rally 2 i Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Oczywiście były tam też jakieś inne tytuły, ale w te gry ogrywałem się najbardziej. Co prawda na samym początku, no to ten Medal of Honor to tak nie bardzo. Tam tylko jakiś tam początek, ale później nie wiedziałem, co mam zrobić i koniec końców tylko jakiś tam fragment pierwszej misji ograłem za dzieciaka, no bo to wiadomo, angielskiego człowiek nie znał. Się miało, nie wiem, chyba z 8 lat, no to już to nie te czasy były. Nas w szkole uczyli niemieckiego, angielskiego się nie uczyłem. Angielskiego się zacząłem uczyć dopiero z gier komputerowych i później już w gimnazjum, w szkole. W podstawówce miałem wyłącznie niemiecki. Nie wiem w sumie po co. Angielski byłby dużo, dużo lepszy. Dużo bardziej przydatny przede wszystkim. No ale cóż. Tak to sobie ktoś wtedy wymyślił i tak to było. A dzisiaj po tych wszystkich latach, jakbym miał się po niemiecku dogadać, gdzie niemieckiego się uczyłem 13 lat, słuchajcie. Bo zerówka plus dalej 6 lat szkoły podstawowej, plus 3 lata gimnazjum, plus 3 lata liceum, czyli to jest łącznie 13 lat, nie dogadałbym się, żeby nie wiem co. Czy może gdyby jakoś bardzo powoli mówił, ja bym się tak bardzo mocno zastanawiał nad tym, co ta osoba mówi, to może, no i prostym językiem przede wszystkim, to może bym zrozumiał, ale odpowiedzieć to bym pewnie nie umiał.
Gdyby język niemiecki był jako język dodatkowy, no to okej, to nie miałbym z tym problemów, ale uczenie niemieckiego jako głównego języka jest słabe w dzisiejszych czasach. Słuchajcie, chyba sobie trochę zbyt optymistycznie założyłem to, żeby w tym odcinku dojść do 50%. Minęło 15 minut tego odcinka. Od 15 minut już tutaj do Was cały czas coś tam klepie. No dobra, z małymi przerwami, ale tam staram się coś tam do Was klepać, zabawiać Was, żeby Wam się troszeczkę przyjemniej te machanie myjką ciśnieniową oglądało. A tak naprawdę zrobiliśmy 4% całości, w sensie. Więc niewiele. Żeby nie powiedzieć, że bardzo niewiele. Żeby nie powiedzieć, że mało. Oczywiście gdzieś tam już korzystając z okazji, że jest to w środku odcinka, zapraszam Was na mój główny kanał, czyli Mr. Marius. Link macie w opisie pod filmem. Tam nie będzie żadnych filmów związanych z grami. Tam będą raczej takie filmy bardziej, że tak powiem, techniczne, chociaż nie tylko techniczne. Myślę, że to będzie taki ogólny kanał, gdzie wszystkiego będzie po trochę. Będzie też jeszcze taki jeden kanał tematyczny, ale o tym to w dalszym, może w dalszej perspektywie czasu. Może tak to ujmę. O tym się jeszcze dowiecie, na pewno. Tego kanału jeszcze w ogóle nie ma, jeszcze nie powstał. I jeżeli w ogóle powstanie, to realizacje na ten kanał zaczną się pewnie dopiero w październiku, więc no jeszcze troszkę. Chociaż może inaczej, realizacje to się zaczną wcześniej, ale filmy się zaczną pojawiać dopiero gdzieś pewnie od października, bo to będzie taki właśnie mocno techniczny kanał. I że tak powiem, eksperymenty, które tam będę robił, takie eksperymenty techniczne, wymagają tego, żeby mieć całkowitą pewność, że to zadziała. A przy trochę grubszych projektach, takich jakie gdzieś tam sobie z tyłu głowy mam, no taki projekt się dość długo buduje i jeżeli Wam zacznę wrzucać odcinki czegoś, co nie zadziała na końcu, tam nie wiem, po paru tygodniach okaże się, że to nie działa, to będzie trochę lipa. Chociaż z drugiej strony zawsze można wtedy coś tam przerobić i robić upgrade'y tych odcinków. W każdym razie, tak jak mówię, kanał główny to będzie taki trochę vlogowo, techniczno, lifestyle'owy kanał. Co zresztą już było widać w sumie po tym, co zacząłem tam robić. Okej. Okay.
No i pięknie. Teraz jeszcze tutaj ta końcóweczka. Ja w międzyczasie się troszeczkę, że tak powiem, nawodnię. Okej. Dobrze. Teraz by trzeba było tą górę oblecieć. Ale tutaj to sobie weźmiemy longa. Coś mi się wydaje, że sobie weźmiemy 25. Matko, 25, 15. Nie. Ekstra longa sobie weźmiemy. Mnie to nawet extra long nie chce jakoś tam, nie wiadomo jak mocno tego myć. Rzecz, jeżeli trzeba będzie użyć turbo końcówki. No ale turbo końcówką zejdzie dłużej. Chociaż no zejdzie dłużej. Bo nią się będzie dużo więcej pomijać. W ogóle jest to jakiś taborecik? Bo nawet nie mam pojęcia, czy to jest taborecik, słuchajcie. Przydałby się, albo chociaż drabinka jakaś. Ale tutaj z tego, co widzę, to chyba nie ma. Gdzie ja zaczynałem grę? Ja tutaj zaczynałem grę. O, mój busik jest. Śmigłowcem go przytachali. A tu jest ten ludzik. Nie, tu mamy tylko to rusztowanie. I co? I tyle? Nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. No dobra. Wezmę sobie chociaż to rusztowanie. Bo tym ekstra longiem to pół roku ja to będę robił, słuchajcie. Tutaj wystarczy zwykły short. Chociaż nie, short to tak średnio daje radę. Dobra. Long. Okej. Myk tutaj. No, co jest? Okej. Dobrze, to już mogę sobie zeskoczyć. Coś mi znowu po szyi łazi. Jakaś gadzina.
zapewne związana coś z komarami. A no tak, bo sobie tego takiego wariacika na komary nie włączyłem. Elektrycznego, słuchajcie. Ostatnimi czasy sobie właśnie zawsze na firmie wieczorami odpalam tam po 21 tego wariacika takiego na komary, czy tam po 20 nawet. I słuchajcie, to naprawdę daje. Daje radę. Daje radę ten wariat. Bo komarów nie ma. Okej. Dobrze, teraz bez żadnych przedłużek, po prostu teraz to w sumie to nawet tą 25, bo to już tak blisko, że da się. To jest bardzo ładnie. Nie, jednak się przełączę na tą 15, bo jednak ta 25 tutaj tych dołów nie domywa. Słuchajcie. Jednak jest z tymi dołami mały problem. Nie domywa ona tego. Tutaj by się to rusztowanko przydało. Tak, żeby wejść sobie od góry właśnie i to tutaj ładnie umyć. O, i od tej strony. Pięknie. Dobrze. Aha, bo ja to w ogóle od tyłu wszystko myję. Tak, już mnie komar jakiś żarł właśnie przed chwilą. Jakaś bestia. To są właśnie wady i zalety lata, słuchajcie. Jest zarąbiście fajnie, zarąbiście ciepło. Ale co z tego, skoro są komary? W zimie nie ma komarów. Także jest zimno. No i teraz trzeba sobie wybrać, co jest dla kogoś lepsze, nie? No ja osobiście już wolę komary i to jak jest ciepło, niż jak jest zimno. No ale to już jest inna sprawa, że tak to ujmę. Znowu mnie atakuje. Ta gadzina przebrzydła. Mało mu, a właściwie to jej, mojej krwi.
O, pięknie, ściankę mi umyło. Tutaj ten trim, no to jest jeszcze trochę. No to jeszcze tam gdzieś na boki zachodzi. No i teraz jeszcze by się to okienko przydało tutaj oblecieć. Swoją drogą powiem wam, kurde, jak jedziecie samochodem, jedziecie sami, bez żadnego pasażera obok, to nie kupujcie sobie na drogę wody w Biedronce, tej oazy, czy jak ona tam się nazywa. Słuchajcie, nie kupujcie, naprawdę. Ja popełniłem ten błąd, że kupiłem sobie małe butelki właśnie tej oazy do samochodu. No bo to wiadomo, jak to jest. Człowiek jedzie autem, gdzieś tam, no zazwyczaj staram się normalną, zwykłą, dużą wodę, tą 1,5 litra, czy tam 1,75 litra, to zależy, jakie tam, jak to tam butelkowane jest, zazwyczaj 1,5 litra. Zazwyczaj się właśnie staram te 1,5 litra ze sobą zawsze zabierać, gdzieś jak gdzieś jadę, idę i tak dalej. No ale no teraz mi troszkę nie pykło, brakło mi tej wody, no ale miałem w samochodzie butelkę tą półlitrową, małą, zawsze w bagażniku wożę kilka takich małych buteleczek właśnie na takie sytuacje, kiedy gdzieś tam czy to nie zdążę kupić, czy nie będę miał gdzie, no to niech sobie będzie w bagażniku. No i przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, no i zabrać ze sobą wodę. Wziąłem tę wodę z bagażnika, wszystko fajnie, tylko że przed wyruszeniem w drogę i sobie nie odkręciłem. A jak wiadomo, woda, która jest fabrycznie zakręcona i ma jeszcze te takie zabezpieczenie, dość trudno się odkręca. A że ta cała śmieszna biedronkowa woda ma butelkę tak miękką, że szok, to są problemy z jej otwarciem, jak się nie ma do dyspozycji dwóch rąk, tylko jedną. No ale cóż, jadę sobie autem, włączony mam tempomat, no bo to wiadomo, no to, że tak powiem, jedna ręka jest w miarę luźno, obie nogi są w miarę luźno, no bo to wiadomo, musi być w pogotowiu ta prawa noga, żeby gdzieś tam w razie czego hamulec wciskać, no ale to akurat był taki moment, że był długi, prosty kawałek drogi, nikogo przede mną, oczywiście autostrada, nikogo przede mną, nikogo za mną, no to cóż, mogę sobie tę wodę spróbować odkręcić. No i złapałem ją oczywiście między nogi, między uda, przytrzymałem sobie, no i jedną dłonią ją próbuję odkręcić. No i zanim ją odkręciłem, no to poczułem, że mi się tak trochę mokro zrobiło, bo oczywiście ta butelka się w cholerę jasną złożyła. Gdyby to był jeszcze moment, w którym ja zaczynałem trasę, no to pewnie by jakiegoś tam dużego problemu nie było, bo bym zdążył wyschnąć. Ale że ja już byłem jakieś 40 km od domu, no to wiedziałem, że wyschnąć raczej chyba nie zdążę. No i miałem rację, nie zdążyłem. Dobrze, że miałem rzeczy ze sobą w bagażniku, w plecaku, w sensie ciuchy. Pierwsze, co zrobiłem, jak przyjechałem pod dom, to wszedłem do garażu i zmieniłem spodnie, bo wyglądało to dokładnie tak, jakby mi się jednak w trasie nie pić chciało, a siusiu. Dosłownie tak to wyglądało, nie? Słuchajcie, dlatego morał jest z tej opowieści taki, jak jedziecie i nie ma wam kto odkręcić butelki, to nie kupujcie tej oazy, bo
będzie lipa. Ok, tutaj idziemy coraz dalej. Znaczy w sumie to od początku idziemy coraz dalej, ale już wchodzimy w boczną, znaczy no już mocno wchodzimy w tą boczną ścianę. Nie, no ładnie to idzie, ładnie, tylko strasznie powoli. Tutaj ta ostatnia, tak, no bo to jest na bank ostatnia misja. Na bank to może i nie. Na 99% to jest ostatnia misja, z tego co pamiętam. No to ona jest, wiadomo, najdłuższa. Tu naprawdę jest co robić. No i taki plan właśnie, jak miałem, że w tym odcinku zrobimy, myślę, w okolicach 50%. No jakże się sromotnie wręcz pomyliłem. Bo mamy 37 minut tego odcinka. Mamy 13%, czyli nawet 10% całości nie zrobiliśmy w tym odcinku. Nawet 10% jeszcze. No nie wiem, spróbujemy zrobić tyle, ile się da. Myślę, że ten odcinek będzie też troszeczkę dłuższy, tak jak poprzedni. Poprzedni miał coś, a nie, poprzedni był chyba w miarę krótki jeszcze. A nie, też był dłuższy, bo przedłużałem faktycznie, bo zacząłem tę robotę, tam było chyba 57 minut, coś takiego, jakoś tak to było. No to ten też pewnie będzie w okolicach godziny, no bo faktycznie, no żebyśmy tutaj coś zdążyli zrobić. Dobrze, to oblecę sobie tak, lecę tu. Oczywiście wiadomo, no mogę to robić szybciej, mogę tutaj machać tak jak się da i tak dalej, ale to nie ma sensu. Nie ma sensu. Tutaj trzeba troszeczkę jakiegoś takiego wczucia się w tę grę. To ma być przyjemność, a nie obowiązek. A dla mnie, tak jak zresztą możecie zauważyć, to jest przy tej grze jest naprawdę mega przyjemność. No nie przy każdej to takie grindowanie to jest przyjemność. Te nabijanie leveli, nabijanie poziomów kolejnych. Nie w każdej grze stwarza to przyjemność. W tej dla mnie przynajmniej stwarza i to dużą. Tak jak już możecie się zapewne domyślić, jeżeli oglądacie teraz te odcinki po moim powrocie, czyli odcinki sierpniowe, że to jest kolejny, czwarty już chyba, odcinek bez kamerki. I dlaczego on jest bez kamerki? No dlatego, że ja to wszystko nagrywam jednym ciągiem. Nagrałem tego dnia czwarty odcinek nagrywam, tak? I nie dlatego, że nie wiadomo co.
że odwalam masówę. No, w sumie to zaraz ktoś powie, że odwalam masówkę, nie? Bo walę tyle odcinków naraz. Ale tutaj to mi naprawdę mega przyjemność sprawia. To się super gra. No i właściwie no to... No to będzie na pewno dzisiaj już ostatni nagrany odcinek, bo już jest druga. Ja o 9 muszę wstać, znaczy właściwie to o 4 muszę wstać, ale to na szczęście tylko na chwilę. Tak normalnie o 9 muszę wstać. No, góra o 11, ale w miarę wcześniej, bo mam na dzisiaj naprawdę mnóstwo pracy. Nie wiem, zobaczę, może tam coś na główny kanał jakiegoś vloga bym nagrał. Zobaczymy. Tylko znowu ja już się domyślam, jak to będzie, bo to... Kurde, już mnie... Dzisiaj wróciłem z wyjazdu takiego krótkiego, weekendowego. No i już mnie dzisiaj mój sąsiad złapał, czy pomogę mu jutro przy samochodzie tam szczęki hamulcowe wymienić. Kurde, ja nie wiem, co to ludzie tak się do mnie... żebym ja im coś przy samochodzie pomógł. Ja nie jestem mechanikiem. Mechanikiem nie jestem, warsztatu nie mam, a mam normalnie ludzi w kolejce na wymianę. Kurde, kumpel już jest do mnie ustawiony na wymianę klocków i tarcz w aucie, plus jeszcze wyświetlacza takiego, tego, nie wiem jak to tam się nazywa w Renault. W Alfie to się nazywa infocenter. Więc w każdym razie już jest do mnie ustawiony na to, żeby mu znaleźć taki wyświetlacz i wymienić. Plus właśnie, tak jak mówiłem, tarcze i klocki. Oczywiście wiadomo, po przyjacielsku. Czyli bez pieniędzy. Wiadomo, jak to działa. No ale to wiadomo. Jeżeli chcesz wykonywać jakieś usługi jako mechanik samochodowy, musisz mieć firmę. I to od razu jako VAT-owiec, z tego co przynajmniej ja się orientuję. Nie wiem na ile to dobrze mówię, czy źle, no ale tak mi się coś wydaje, że od razu musisz być VAT-owcem. Ja się na mechanika nie nadaję, nie mam do tego cierpliwości. A poza tym ja mam ten jeden swój problem, że ja bym wziął każdą jedną robotę, a później bym miał problem, żeby ją skończyć, bo bym nie miał na nią czasu. Bo miałbym jeszcze 50 innych robót przeróżnych. U siebie, kurde, ostatnio olej z filtrem, to dosłownie bez kitu, próbowałem wymienić przez miesiąc. Dosłownie, słuchajcie. Auto już stało dłuższy czas. No już autem nie jeździłem, bo olej do wymiany, filtr do wymiany, wiadomo. Znaczy właściwie to wszystkie filtry, no bo to komplet.
jeździłem 156, bo brerka stała, no bo wszystko na wymianę, plus jeszcze świece żarowe, no bo to wiadomo, auto świeże kupiłem, no nie wiadomo kiedy były zmieniane, więc zmienię na pewności, zwłaszcza że już tam oporność na nich była taka dość niska, no to mówię, kurde, pozmieniam. I nie było kiedy tego zmienić, słuchajcie. Zresztą miałem jeszcze, tak jak powiedziałem, błotnik chyba leżał 2 tygodnie na firmie, nie było kiedy wymienić. Później się jeszcze okazało, że koniec końców trzeba będzie troszkę pospawać, zanim ten błotnik wymienię. Bo tam jakaś taka maciupeńka dziureczka wypadła. Później się okazało, że nie maciupeńka i nie jedna. No ale to już inna inszość. A koniec końców olej z filtrem to wymieniłem dopiero wtedy, kiedy pojechałem do teścia. Słuchajcie. Bo u siebie to cały czas ktoś coś ode mnie chciał i nie miałem kiedy przy swoim aucie dłubnąć. W końcu jak pojechałem do teścia tym autem właśnie, co miałem olej zmieniać z filtrem, z filtrami i te świece żarowe, to auto ogarnąłem dopiero właśnie u teścia, bo inaczej bym nie dał rady. Dobrze, odcinek już trwa 46 minut, mamy 15%, czyli nie jest źle. Oczywiście 15% całości. Myślę, że w tym odcinku jeszcze dokończymy tę ścianę i to będzie tyle. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem już wcześniej, jest w momencie, w którym to nagrywam, jest po drugiej. Więc to jest najwyższy czas, żeby w końcu iść spać. No, w każdym razie właśnie odnośnie tego, że nie mogę nic swojego ogarnąć. Problem właśnie mój polega na tym, że nie jestem asertywny. Nie potrafię komuś odmówić pomocy. Jak ktoś do mnie przyjdzie i zapyta, słuchaj, a pomożesz przy tym? No to jeżeli jestem w stanie, to zawsze mówię, no pewnie, czemu nie? No i tu jest ten problem, bo każdemu obiecuję, że pomogę, a później przychodzi co do czego i nie jestem w stanie swojej roboty zrobić, bo już obiecałem komuś, że pomogę, nie? Ostatnio się zresztą z kumplem tak nabijaliśmy i stwierdził, że no ale za to, że ja tak pomagam, no to może być tak, że jak już w końcu do piekła pójdę, to zamiast siedzieć i się gotować w kotle, to będę po prostu smołę do kotła dowoził, nie? Więc no bo ja tam troszeczkę tak w samochodami się interesuję i tak dalej, no to będę jeździł po prostu jakąś tam cysterną, czy czym tam się wozi smołę i smołę dowoził, nie? Zamiast się w niej po prostu siedzieć i gotować, bo kurde, jak ja bym tak miał siedzieć i się gotować tylko i nic innego nie robić, to niedobrze. Nie mogę jakoś, nie umiem tak bezczynnie siedzieć, powiem wam. Zawsze muszę mieć jakieś zajęcie. Nie wiem, jak już siedzę przed komputerem, to chociaż wiadomo, do czegoś szukam, coś tam sobie czytam, sprawdzam, przeszukuję jakieś tam sklepy, nie sklepy i tak dalej. To jest jakieś zajęcie, jakby nie było. Ale tak, żeby siedzieć i nic nie robić, albo leżeć cały dzień, nie umiem, no.
gdzieś tam nieraz sąsiedzi opowiadają, czy tam jacyś znajomi, że byli nad morzem, sobie tam poszli z rana na plażę i tak dalej, siedzieli cały dzień na plaży. Kurde, no ja tak nie umiem. Kiedyś mnie też znajomi zabrali gdzieś tam nad wodę, nad zalew taki. No i kurde, no oni kocyk, piasek, gdzieś tam woda i już, i tyle. No i oczywiście żarłoczność, no bo tam cały kosz jedzenia i tak dalej, i siedzą i wciągają i leżą na plaży, na kocyku, na chwilę pójdą do wody i z powrotem leżą na plaży, czy tam na ręczniczku, czy na kocyku i tyle. Mówię, nie, no matko jedyno, ja tak nie potrafię. Żeby nie wiem co. Ani nie potrafię, ani nie chcę. To nie jest dla mnie. Dlatego ja mam problem z tym, żeby gdzieś na jakieś wakacje pojechać. Mam problem z jakimiś tam wyjazdami takimi właśnie typowo, że się jedzie i nic się nie robi. A znowu jakbym miał jechać na taki konkretny, jakiś zorganizowany wyjazd, że jadę i chodzę z ludźmi i zwiedzam to i to, no to też by mnie krew zalewała, bo ja się nie lubię podporządkowywać, wiecie? I tu mam zawsze właśnie też problem chociażby z pracą. Pracą mam ten problem, że nie lubię być komuś podporządkowany. A no w pracy jednak trzeba być podporządkowanym. Ja mam z tym przeogromny problem. A znowu na jakiegoś tam dyrektora albo innego menadżera to się nie nadaje. Najbardziej mi pasuje sytuacja, w której sam sobie jestem szefem, sam sobie wyznaczam jakieś tam zadania do zrobienia i sam je tam wykonuję sobie. Ewentualnie po prostu komuś wyznaczam zadanie, że ma zrobić to i to i już, ale nie lubię takiego wyznaczania zadań. Wolę po prostu, jeżeli mam zrobić coś, to wolę to samemu zrobić, niż komuś to tak wyznaczać kogoś do danego zadania. Dlatego na kierownika żadnego, jakiegoś menedżera i tak dalej bym się nie nadawał. A, jeszcze kliknąłem. Bym się nie nadawał. Nie umiem zarządzać zasobami ludzkimi. Zresztą są momenty, że ja swoim czasem nie potrafię zarządzać. Tutaj muszę niestety przejechać tą piętnastką. Dobrze, pięknie. Dół jest wyczyszczony. No to jeszcze oblecimy. Oblecimy tutaj to.
swoją drogą właśnie, że i o tego kolegę chodzi, co tam gdzieś tam wcześniej wspominałem, że już się zapowiedział, że hamulce do wymiany w aucie, no to już jest ten plus chociaż, bo kurde, też z nim mam problem. Znaczy, to jest bardzo fajny chłopak, tylko że on zawsze chce pomóc. I tu mam właśnie ten problem, że on mi chce pomóc. A jak on mi pomaga, to mi wychodzi dwa razy dłużej niż jak to sam robię. Pamiętam, jak któregoś razu mnie pyta, czy wymienimy razem rozrząd w aucie. No bo gdzieś tam jeździł, no i mu w serwisie powiedzieli ileś tam kasiory za wymianę rozrządu, no a on by sobie blokadę kupił, no i czy byśmy nie siedli i nie wymienili, nie? No dobra, spoko, no możemy usiąść i wymienić. Wymienialiśmy ją dwa dni, znaczy ją, ten rozrząd, wymienialiśmy dwa dni. No i oczywiście robota jeszcze była tak oj, daleko. W końcu się wkurzyłem. No i w nocy z tego, z drugiego, nocy po drugim dniu, może inaczej tak właśnie mówiąc, on tam gdzieś wieczorem już poszedł do domu. Ja mówię, nie, takim tempem to my to będziemy robić 4 dni albo i więcej. A mi był garaż potrzebny, bo jeszcze chciałem coś przy swoim aucie zrobić. Więc po prostu zarwałem nockę. I przez noc, tam powiedzmy sobie od godziny, nie wiem, 20 do 3 w nocy, to nawet w sumie nie całą nockę zarwałem, auto było złożone i gotowe do jazdy, nie? A z nim to by dużo dłużej wyszło. No ale z jednej strony, no to ja się mu nie dziwię, że on jak coś tam przy aucie robi, to stara się robić to długo, chociaż w domu nie siedzi, a tam nieraz mu kobita jęczy za uchem, no to tak ma chociaż trochę spokoju. Dobra, mamy tę ściankę zrobioną i mamy tę ściankę zrobioną, a nie, tu jeszcze jest ten przód. Dobra, tu jeszcze jest ten przód do zrobienia. Okej, wchodzimy. W każdym razie, jeżeli podoba Wam się to, co robię, już po raz kolejny, w kolejnym odcinku mówię o tym. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to możecie mnie wspomóc w przeróżne sposoby. Pierwszym takim najprostszym sposobem jest kliknięcie subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem. Natomiast jeżeli byście chcieli gdzieś tam jakoś jakimiś tam prawda jakimś grosikiem tam mnie wesprzeć i tak dalej, to najłatwiejszą opcją będzie najzwyczajniej w świecie dlaczego to jest brudne jeszcze? O, tu jest brudne. To najłatwiejszą opcją ku temu będzie to, jak zrobicie sobie na przykład kalkulację na MUBI, na ubezpieczenie OC waszego pojazdu, jeśli oczywiście macie jakiś pojazd. Link oczywiście w opisie. Lub jeżeli zarejestrujecie się na Letyshops i skorzystacie z linku, czy no w sumie to zanim się zarejestrujecie, skorzystacie z linku, który też gdzieś tam sobie w opisie pod filmem widnieje. Na podstawie tego linku się zarejestrujecie i dokonacie to chyba tam 3 jakichś tam zakupów z włączonym cashbackiem. Będzie się to Wam opłacało i mi się to będzie opłacało, bo w momencie, w którym już, że tak powiem, zostaniecie zweryfikowani jako stały klient, czyli no jako taka osoba, która robi zakupy właśnie z tym cashbackiem od Letyshops, to dostaniecie dyszkę. Normalnie tak, takiego cashbacku dodatkowego dyszkę, którą sobie będziecie mogli normalnie wypłacić i tak dalej. Znaczy no, wypłacić to będziecie mogli dopiero jak uzbieracie 40 zł. Wcześniej tego się nie da wypłacić tam z Letyshops. Ten minimalny próg to są 4 dyszki.
Ale jak sobie te cztery dyszki uzbieracie, możecie to sobie najnormalniej w świecie wypłacić i spożytkować na co tam chcecie. Więc myślę, że bardzo, bardzo fajna opcja. Natomiast jeśli chodzi o Mubi i kalkulację ubezpieczenia komunikacyjnego, czyli ubezpieczenia OC, no to macie zarąbistą opcję, bo słuchajcie, macie coś takiego jak link, właśnie ten mój, dzięki któremu dostaniecie 150 zł zniżki na OC, takiej dodatkowej. Czyli jeśli Wam wyjdzie kalkulacja na przykład 450 zł, to w ciągu miesiąca Mubi Wam zwróci 150 zł. Czyli de facto będzie Was to kosztowało 300. W sensie do OC. Moim zdaniem się opłaca. A plus jest taki, że i ja na tym zarobię, więc opłaca się to podwójnie. Dobra, nie przedłużam. W następnym odcinku kontynuujemy to działanie. Zrobimy następne dwie ścianki, czyli tutaj ten cały przód i tutaj ten kolejny bok. Tak, tutaj to też zrobimy w kolejnym odcinku, to o tutaj. A jeszcze w następnym odcinku przejdziemy do wnętrza. Zaczniemy od góry i będziemy pomału schodzić w dół, bo roboty to tutaj będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, nie przedłużam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.